bo jak ktoś zostaje mamą, to pewnie pierwsze tygodnie różnią się od tego, jaką się jest mamą później. Ja myślę, że to jest niesamowite, bo tak w związku z dzieckiem, które rozwija się, no każdego dnia staje się trochę innym człowiekiem, jest podobnie jak w związku z dorosłą osobą, czyli my też się zmieniamy. Jak się ma długofalowy związek, to ewidentnie musimy przechodzić kryzysy i dążyć do tego, żeby akceptować nowości, odkrywać drugą osobę. W związku, w relacji z dzieckiem jest to oczywiste. No i muszę powiedzieć, że te zmiany następują bardzo, bardzo szybko i też wyzwania są zupełnie inne, bo dziecko na początku śpi, je. Oczywiście jest ten trzep od serca, czy wszystko jest w porządku, bo trudno się skomunikować. Moje dziecko ma już 2 lata, za chwilkę będzie miało rodziny i w tej chwili zaczyna się dosyć dobrze komunikować, zaczyna mieć swój świat. No i teraz chyba uczymy się, jak być towarzyszami, czyli nie psuć, wspierać, nauczyć dziecko przeżywać różne emocje, również też trudne, bo mówimy tutaj o buncie 2-latka. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że na pewno będzie potem temat buntu 2-latka, 3-latka. Tak. Ja myślę, że te bunty to jest nic innego jak nabywanie takiej wiedzy o własnych granicach, czyli co można, czego nie można i musimy zbudować my rodzice autorytet, nie wchodząc jakby w przestrzeń osobistą dziecka, bo każdy człowiek ma tę przestrzeń, również dziecko, a czasami dorośli zapominają o tym. A czerpie Pani wiedzę z książek, z instynktu albo może od starszych pokoleń? Myślę, że dosyć dobrze przyjrzałam się jako aktorka, szczególnie teatralna, psychologii człowieka, bo moja praca, no większość zna mnie z Anki z Kobiet Mafii, ale też zagrałam na przykład w Chyłce bardzo skomplikowaną psychologiczną rolę i to również praca nad sobą daje mi taki jakiś dostęp. Nie sięgałam do żadnych podręczników, bo wiedziałam, że jeśli zacznę, to utonę po prostu w tej wiedzy i myślę, że to również stresuje bardzo wielu rodziców.